Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. 9:15 minęła na zegarach. Czas na temat dla reportera. Środa, trzeci dzień stycznia. Jarek Adamek w studiu. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. I czekamy na wasze telefony, drodzy słuchacze. Pod numerem telefonu 65 529 5529. Telefon jest uszczędny, więc śmiało proszę dzwonić. Zapraszamy bardzo serdecznie. Wczoraj nam się tak telefony troszkę pod koniec chyba rozdzwoniły, tak. Z tego co pamiętam, więc może ktoś nie zdążył, to niech od razu zadzwoni za pamięci, żeby miał odhaczone, że zadzwoni. Początek nowego roku. Wczoraj był pierwszy program w nowym roku, dzisiaj drugi. I tak tylko 300 kilka jeszcze do końca. Tak się stanie. Tak będzie. Mówisz masz, Jarku. Mamy? Nie, telefonu nie. Że 300 programów. 65 529 5529. Co tam u państwa dzisiaj po kolejnej deszczowej nocy? Pływacie tam na tych ulicach gruntowych, czy nie pływacie? A zima przed nami jeszcze. Mówisz? Tak, niebawem. Co nam zapowiada? W piątek zima, przyjdzie opady śniegu, minusowe temperatury i tak dalej, i tak dalej. Serio? Trzech króli będzie na biało? Zobaczymy. No, ciekawe. Jest jakieś przysłowie z tym związane? Że jak na trzech króli biało, to na, nie wiem... Na Boże ciało wieje. Śmiało, chyć do wody wieje. Śmiało. Nie wiem, będzie... Właśnie, kiedy jest Boże ciało w tym roku? Trochę wcześniej chyba niż zazwyczaj. Wielkanoc mamy wcześniej chyba w tym roku. 31 dnia marca. Troszeczkę wcześniej. Już powinno być wiosennie. 65 529 5529. Co tam u państwa dzisiaj? Bo zaraz będę musiał Anetę odpytywać jej tych sylwestrowych szaleństw. Każdy był do tablicy proszony, także Aneta, no nie patrzcie na mnie, nie uratujecie. Ale ja nie, ja patrzę, czy telefon dzwoni, to do mnie nie chcesz ratować. Mówić o sylwestrowych szaleństwach. A tam u ciebie to tam jest fajnie, tam się jeszcze te furtki wynosi, nie? O, pewnie, że tak. Wynosiłaś? Taka tradycja, nie, w tym roku nie. A wynieśli ci? Nie. No to nudno było. A i co się nawynosiłem za dziecka, to jest moje. Niektórzy rzeczywiście przez tydzień szukali. No właśnie, jaka jest tradycja z tym związana, że się wynosi? A ja nie wiem, jaka jest tradycja. No. Ważne, że się wynosi. No, powiedziano mi, że się zawsze wynosi furtki, to z kolegą Darkiem. Tak właśnie, i to jest właśnie tradycja. W nocy. Przekazuję, wynosić. Daliśmy po wiosce i wynosiliśmy furtki. Ciekawe rzeczy. Tak było. 65 529 5529. U nas się mówiło, uliczki się wynosi. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja dzwonię z góry. Okej. Okay. Wie pan co, ja chciałam, mam taką sprawę, bo tam koło cmentarza komunalnego jest taka wielka dziura przy drodze, ona już jest od października i tam coś przyszli, popatrzyli, kołki poustawiali do tej pory i tam jadąc samochodem naprawdę można uszkodzić albo samochód, albo jakiś spowodować nieszczęście. Ale... Bardzo bym prosiła o interwencję. Ale pachołki stoją. Tak, pachołki stoją, dziura też. No to nie wjeżdżać tam w tę dziurę, jak pachołki stoją. Ważne, że zauważyli. No teraz być może kwestia znalezienia byłkarzy czy kogoś. Dziura koło cmentarza komunalnego. Koło komunalnego, to jak się jedzie na Bryszyn, nie? Tak jest, wiem. Dobrze. No, dziękuję Gruźba bardzo, wszystkiego dobrego. Władz góry o to, żeby może trochę przyspieszyć działania usuwawcze, usuwalnicze tej dziury, gdyż, ponieważ ak nóż ktoś wjedzie, tutaj na Westerplatte też jest taka dziura, skrzyżowanie Westerplatte i Dąbrowskiego, akurat na środku też pachołki stoją i wczoraj właśnie jechałem i się zastanawiałem, czy ją z lewej czy z prawej omijać, bo tak akurat na środku. No można by teraz rondo tam wyznaczyć, szczerze mówiąc. Może ktoś o tym pomyśli. 65 529 5529. Czekamy na kolejne telefony, zapraszamy. Polecamy się jak na razie 1, a już 20 po 9, tak, a do 9:45 jesteśmy. A zaczęło się od góry, a zobaczymy, co będzie dalej w naszych okolicach. Przypominamy, od Wolsztyna do Jarocina, od
Kościana do góry właśnie i do Rawicza można dzwonić, a czasem nawet słuchacze z dalej dzwonią i to jest dla nas zawsze niespodzianka. O, mamy telefon. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać, dzwoniłem a propos takiego przystanku w tych Karpach dla tej młodzieży, czy ktoś tam to już tam interweniował w tej sprawie? Przystanek gdzie? W tych Karpach, tam jak się na Gizałki odchodzi, tam w Karpach jest powiat jarociński i tam mówię, ta młodzież tam kwitnie po tym, na tym chodniku, pada czy nie pada, oni tam mokną. Czy ktoś właśnie w tej sprawie interweniował? Muszę się dowiedzieć od koleżanki, która tam siedzi. Czyli już dzwoniłem. Tak, pamiętam. Musiałbym sobie tylko znaleźć, dlatego ta miejscowość taka nietypowa nazwa dla mnie bardzo, bo to jednak dalsze okolice. Okej, dziękuję bardzo. No nie mam na razie żadnych wieści. Albo będą wieści, albo będzie przystanek, no, albo nie będzie nic, no. Dobra, dziękujemy bardzo. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. I pozdrawiamy. I czekamy. I nie czekamy, bo jest telefon. Dzień dobry. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Radio Elka? Tak. Proszę państwa, chciałem tu zgłosić takie... że tu z gminy Bojanowo dzwonię, nie? Że na Karlewo pobocze jest tak zarośnięte, po 70 cm ziemi leży, woda nie ma gdzie schodzić, jedzie samochód, 80 na godzinę, czy człowiek pojedzie rowerem, czy pójdzie pieszo, to normalnie może być opryskany. I to jest kilka lat, tak czy coś tego i to gmina nie zadba, nie tego. Gdzie indziej w innych gminach tego, to są pobocze po prostu, no, woda ma gdzie spływać, nie? No, do roboty. A tu normalnie woda stoja w korycie, nie? Okej. Droga no. Bojanowo-Karolewo, tak? Tak. Mm-hmm. Cała droga jest tego, od tego zakrętu tutaj, jest tak porośnięto ziemią, mówię, po 50-70 cm ziemi jest na asfaldzie i woda nie będzie spływać, nie? Okej. Dobra. Kupę kałuży wody stoi, mówię, samolot przejdzie, może trzeba być opryskany, czy rowerem, czy pieszo pójdzie, nie? Jasne. Dobra, dziękuję. Samochód nie zwolni, pojedzie 80 na godzinę i wszystko, nie? Szkoda, że nie zwolni, jak widzi rowerzystę albo pieszego, ale to już bardziej kwestia wyczucia i kultury kierowcy. Dobra, dziękujemy bardzo. Droga Bojanowo-Karolewo. Trzeba oczywiście ustalić, kto jest właścicielem drogi i pytanie, czy jest szansa na to, żeby tamto pobocze uprzątnąć, jak mnie mam, jak pan mówi, że tam jest ziemi nawiezione. 65 5 2 9 5 5 2 9. Troszkę nam się rozkręcił temat dla reportera. Liczę na to, że za chwilę będzie więcej telefonów oczywiście i nie będziemy musieli przegadywać. Dzisiaj albo nie wiem, przerwy muzycznej robić. Dzień po środku tygodnia, taka środa jak wtorek, więc tak, ja się nie dziwię, że tak jeszcze sennie troszkę jest. Tak. Niektórzy może mają długi weekend zrobiony. No to chciałoby się. Może będzie taki weekend kiedyś i dla nas. Miejmy nadzieję. Nie wiem. 65 5 2 9 5 5 2 9. Co tam jeszcze u państwa dzisiaj przy tym styczniu mokrym? Bardzo. Spodziewałem się dzisiaj telefonów właśnie od mieszkańców gruntowych dróg wszelakich, bo rzeczywiście już chyba tam ta ziemia wody już nie przyjmuje i robi się bardzo niefajnie porozlewane na świecie. Okej, już nie wspomnę o tym, że jakoś ostatnio nie mamy dużych tematów poruszanych. A to tak, to prawda. Już nikt jakoś tam nie... Chyba się wszystkim podoba na świecie po prostu. Bardzo dobrze, niech tak będzie. Ale niech się podoba pewnie. Tak trzymamy. Będziemy się cieszyć, jak będziecie do nas dzwonić. 65 5 2 9 5 5 2 9. No cóż. Czekamy na telefon. Może wam się coś zdarzyło. Dzień dobry. I słuchamy. Halo? Dzień dobry. Tak w temacie tej tradycji z tymi furtkami, to ta tradycja mówi coś takiego, że furtki się wynosiło z domów, gdzie były dziewczyny na wydaniu. Ja pamiętam. Ja tam w 80-tych latach za łebka jednego wieczoru nocy wyniosłem 21 furtek i dwie bramy. To jest mój osobisty rekord. Już go nigdy nie pobiję. A to swoją drogą szczęście z pana, że tam było tyle fajnych dziewczyn.
A, to bo to duża miocha była. I śnieg jeszcze wtedy był. O, pamiętam, śnieg. Takie białe. Tak, śniegu się zakopywało, żeby ci sąsiedzi nie znaleźli potem tej furtki. Później po śladach. Potem tak, potem jak taka furtka dopiero wiosną puszczała te liście. Ach, to takie coś, że... A tego mi nie powiedzieli. No proszę. To nie, to ja mu się chyba jednak... Że to fan po prostu, że fan był taki, nie, żeby wyjść. Głabałem, nie patrząc, czy tam dziewczyny mieszkają, chłopaki. Nie było znaczenia. Z kartką po wsi, kto na wydaniu. Kto na wydaniu. Lepsze informacje niż ksiądz po kolędzie. Jest kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Proszę pana, dzwonię w takiej sprawie i przede wszystkim wszystkiego dobrego w tym nowym roku. Dziękujemy. Chodzi mi w te nieszczęsne skrzyżowanie na Obrońcu Lwowa, ten asfalt, który tam jest niesfrezowany, temat wrócił jak bumerang i do dzisiaj się nic nie dzieje, minął kolejny rok. A nieopodal, zaraz za stacją benzynową, tam drogowcy coś robili, nie wiem, czy z kanalizą, czy z wodą. Zasypali dziurę, położyli trylinkę, teraz to tam się zapada. No i tam już się robi bardzo źle, tam za niedługo może ktoś stracić koło albo zawieszenie. Mm-hmm. No powiem panu tak, tu na razie ciągle nie mamy żadnych dobrych wieści. No miasto odpowiada, że kiedyś przy okazji remontu ulicy Norwida Obrońców Lwowa, ale na razie tam rzeczywiście jest tak, jak pan mówi, robili wjazd do Miejskiego Zakładu Zieleni. No i wie pan co, no powiem panu tak, że jadąc przykładowo tutaj od strony Lipowej, no nie fajnie się przez to przejeżdża, bo ta trylinka się zapadła i jest takie wielkie papataj. Tak. Nie, absolutnie się nie kłócę. No to jest jedna z takich sytuacji, kiedy mamy wiele telefonów, tak jak pan mówi, cały rok, ja powiem nawet chyba, że już 3 lata są te telefony dotyczące tego nieszczęsnego skrzyżowania, no właściwie zakrętu, bo to ta główna droga się tam najbardziej liczy. No dokładnie, ale wie pan co, no omijając już te wyrwy czy bulwy, jak to zwał, ale tutaj drogowcy, firma jakaś robiła no coś tam na tej drodze. Tak. Wie pan co, no tak się nie powinno kończyć zasypaniem i ułożeniem trylinki, no sorry, no ale to się zemści 2 razy, nie? Znaczy może, ja mam nadzieję, że oni tego nie skończyli, że jeszcze to będzie jakoś wyrównane przez tych, którzy to robili. No ja panu powiem tak, ja kilkanaście razy dziennie jadę tamtędy na Zaborowo, mhm. i Zaborowa, i powiem panu, że z dnia na dzień jest coraz gorzej, a teraz jeszcze te deszcze i zaraz przyjdzie mróz. No, ja sądzę, że niefajnie tam się dzieje na tej drodze. Zgadzam się z panem w 100%. Niefajnie i powiem państwu, że jeżeli oni to zrobią, to ja kwiaty i motyle osobiście wokalnie wykonam. Ale dobrze, no zgłaszamy po raz kolejny, mówię, na razie odpowiedzi były takie, że nikt tam nie ma zamiaru, ale może teraz po tej przebudowie rzeczywiście tego wjazdu będzie po prostu trzeba i ktoś wreszcie dojdzie do wniosku, że trzeba tam zainwestować, jeżeli nie w jakiś bardzo konkretny remont, to chociaż porządne sfrezowanie i wyrównanie. No wie pan co, no to jest, jeśli chodzi o nieszczęsne skrzyżowanie, to jest tylko sfrezowanie, to jest wjazd sprzętem, może 2-3 godziny roboty i to jest po robocie. Teoretycznie, tak, ale jakoś nie możemy się doprosić. Ale będziemy dalej prosić. Co nam szkodzi prosić. Okay. Dziękuję panu bardzo. Ja z góry dziękuję. Wszystkiego dobrego, a przy okazji przypominam o tym, że w tym roku to jest trochę rok cudów, a przynajmniej pierwsze 3 miesiące będą może pierwszymi 3 miesiącami cudów, gdyż czekają nas wybory samorządowe. No to będzie bardzo ciekawe. A ile elektoratu jeździ tamtędy? Moim zdaniem sporo. Sam codziennie z roboty tamtędy wracam. Co prawda ja tylko jednym głosem dysponuję, ale myślę, że takich ludzi jest więcej. Tak jak pan słuchacz. Mamy telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. I ja mam taką nietypową sprawę. Nie chodzi mi o drogi, tylko o słup energetyczny, to bardzo który stoi przy drodze na krzyżówce ulicy Reja i Dąbrówki. Jest to słup taki dwuramienny, betonowy, z którego spadają duże odłamki betonu. W pobliżu jest plac zabaw dla dzieci. Ludzie przechodzą chodnikiem.
To jest krzyżówka, jest bardzo niebezpieczny. Z jednej strony ma nawet pęknięte ramię w górnej części do połowy. Także przy najbliższych silnych wiatrach może dojść do tragedii. Jest bardzo niebezpieczny. Także no polecam, żeby coś zrobić z tym. Było zgłaszane już do energetyki, no ale jeszcze jakoś nie ma odzewu. Słup na skrzyżowaniu Reja i Dąbiówki, czyli tam za wiaduktem zaraz. Dziękuję bardzo. No dobrze. No to i my się przyłączamy do tych próśb i zgłoszeń. Może tym razem szybciej nastąpi odzew. Dobrze. Ja myślę, że wymiana słupa to jest trochę skomplikowane, więc no miejmy nadzieję. Jest. A to jest taki trochę no niebezpieczny. Tak. On jest miejmy dwuramienny. Nadzieję, że to już wymaga, nie wiem, ostatnich podpisów i ktoś tam jeszcze z urlopu wraca i żeby podpisał to. Niech szybciej trochę wraca i z długopisem już uszykowanym. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że ten słup rzeczywiście nikomu się tam na głowę już w ogóle, ale na auto na przykład nie przewróci. A wiatrów trochę jeszcze przed nami na pewno w tym roku będzie. 65, no nie, przepraszam, już jest 31. Tak, to musimy za moment wracamy. Krótką przerwę zrobić. No i prędko wracamy po przerwie. Druga część tematu dla reportera. Proszę dzwonić, zapraszamy. 65 529 5529. Tak, mamy jeszcze 12 minut dzisiejszego wydania tematu, więc spokojnie, znaczy nie spokojnie, żebyście czekali z tym dzwonieniem. Natomiast śmiało zdążycie wyłuszczyć, co tam wam na wątrobie leży. Więc zapraszam bardzo serdecznie. Na razie sprawy drogowe nam tutaj królują. I słuchamy kolejnego telefonu. Dzień dobry. No, dzień dobry. Witamy. Mam taką sprawę, jak pan to zawsze mówi, nietypowa. Nietypowa, bo związana ze służbą zdrowia. Okej. Okay. Proszę pana... Chodzę do od jednego z lekarzy w przychodni Verticulus. W zeszłym roku miałem wizytę, skończyłem wizytę. Proszę się zarejestrować na koniec roku na przyszły. Spróbowałem w listopadzie, spróbowałem w grudniu. Mamy dzisiaj styczeń. Wczoraj zadzwoniłem też. Niestety pan doktor nie ma grafiku jeszcze. No to na czym to polega, bo ja tego nie rozumiem. Wiadomo, wiem, że doktor jest z Poznania, ale wydaje mi się, że przechodnia jest doktora Baranowskiego, nie? Więc nie wiem, dlaczego to tak jest. Teraz babka mi mówi, spróbuj pan za tydzień. Mhm. No to tam, albo się rejestrujemy u lekarza, albo bawimy się taką cyciu babkę, nie? W podchody, nie? A może się uda, a może się nie uda. Może nie podpisali jeszcze umowy z tym lekarzem na nowy rok. No ale no to trzeba powiadomić pacjentów o zmianie na przykład lekarza albo cokolwiek, bo faktycznie chodząc tam ileś lat, to wydaje mi się, że już mam teraz trzeciego tego lekarza akurat tam. Mhm. No ale to tak moim zdaniem na tej zasadzie to nie powinno tak działać, nie? Że lekarz mówi proszę się zarejestrować, a próbuje człowiek i potem wie pan jak nie, jak się dzwoni na ten jej infolinię, jest pan 11, pan czeka, a potem się pan dowiaduje, nie ma jeszcze grafiku, no to wiadomo, że nie jednego by poniosło, nie? No tak. Znaczy, wie pan, no, cała służba zdrowia, od kiedy pamiętam i od kiedy chodzę po tym Bożym świecie, nie działa tak, jak powinna, także to... No, ale ja nawet nie ma. Pytałem, czy jak jest możliwość prywatnie, no prywatnie też nie ma, nie? To wychodzi z tego, ja tak odebrałem, wychodzi z tego, że tego lekarza nie ma jeszcze. Chyba faktycznie jeszcze, tak, może się nie porozumieli w sprawie nowego roku. No, ale to tak nie powinno być, nie? Że co roku ta sama sytuacja, nie? No, niby nie, ale mówię, mnie już mało co zaskoczy. Zaskakują mnie pochwały, to tak, to jeszcze mnie zaskakuje. Także, no nie ma akurat, jako służbie zdrowia za bardzo chyba nie ma, jedynie może podejście jakiejś pielęgniarki czy lekarza, jak już się gdzieś jest na szpitalu czy coś, to tak może, ale no patrząc zarejestrować i iść do lekarza w ogóle, no to jest jakaś tu... No, historia, nie? Ale tak, ale my mamy deficyt lekarzy, zwłaszcza niektórych specjalistów, to jest taka prawda, więc być może właśnie z tego to wynika, że trudno zakontraktować czy umówić kogoś, jak ale to nie ma wyboru. No nie ma, że tak mówię, bawić cię babkę, proszę za tydzień.
proszę za tydzień spróbować, no bo to jest dla mnie śmieszne, nie? Bo już minęły w sumie rzeczy 2-3 miesiące, a dalej człowiek nie jest zarejestrowany i nie wie w ogóle w którą stronę teraz, nie? No dobrze, możemy przekazać serdeczną prośbę do tej firmy medycznej, do Ventriculusa, o poprawę przede wszystkim komunikacji z pacjentami, żeby na przykład właśnie byli bardziej dobrze poinformowani na temat poszczególnych lekarzy tam pracujących, czy zakontraktowanych właśnie tak jak pan powiedział, z zewnątrz. Mówię, potrafię zdać sobie tutaj zrozumieć to, że no może być problem z zakontraktowaniem lekarza zewnętrznego, no bo pan z Poznania może gdzieś dostał lepszą propozycję. Prawda? Jest taka możliwość, a lekarza zawsze można też zmienić. Jednak no można, tylko no, z tego, co pan słuchacz mówił, to chyba o specjalistę chodziło, takiego, który tam od czasu do czasu przyjmuje. No, dostał lepszą robotę bliżej Poznania, to może dlatego. Korzysta. Mam informację jeszcze odnośnie porannego wypadku na drodze wojewódzkiej 309. Policyjne czynności na miejscu już są zakończone. Nie ma utrudnień, także... Ale mimo wszystko, drodzy kierowcy, proszę mieć oczy dookoła głowy, a my odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj pan redaktor wspominał niedawno o tych różnych cudach i właśnie teraz w sobotę będzie takie też święto tutaj cudów. I prawdopodobnie w stolicy z Gnilizny w Warszawie poniosą silni ludzie na lektykach sześciu, jak to się mówi, takich mędrców. Właśnie, tak. I będą ogłaszać cuda i lokalnie też na pewno jacyś mędrcy może pojadą, nie wiem, na jakichś zwierzątkach czy na jakichś dorożkach. No, a później jak 100 dni minie, to będzie następne, będzie 9 mus. Będą nieźle, albo nie wiem, pojadą na jakimiś karocami albo coś. Także będzie się działo w tym roku. Miłego dnia. Dziękuję, i do siebie. Ja sobie pozdrawiam. Wszystkiego nowego. No, zrobiłem sobie tutaj taką małą wizualizację. Ja sobie nie pozdrawię. Do trzech mędrców. Nie, ja tu pan taki żarcik rzucił, nawiązując do słynnej wypowiedzi pana Petru, któremu się chyba tak trochę zbiło, no ale komu z nas się czasem nie zdarzyło przejęzyczyć, no i tak wyszło i to święto sześciu króli tam gdzieś pokutuje w kontekście tego polityka. Niech pierwszy kamieniem rzuci, kto się nie przejęzyczy. Wiemy, jak to jest tak, tutaj. Człowiek chce szybko powiedzieć i mu się czasem właśnie szybko powie. Ja zawsze mówię, tak to jest, jak język myśli przed mózgiem. Dokładnie. I tak wyszło i do dzisiaj to się za nim biednym ciągnie i tak będzie się pewnie ciągło jeszcze przez lata. No niektórzy w dinozaury kamieniami rzucali. Też się zdarzało i to już nie było przejęzyczenie raczej, tylko taki właśnie uroczo figura retoryczna. Tak było. Ale mówię, jak zaczniemy tu poszczególnym wypominać, a wyście się przejęzyczyli, oczywiście, tak, a wy znajdzie jeszcze gorzej przejęzyczyli. A ja panu nie przerywałem. Ja już tu się przyznałam, że tak oczywiście. 65 5 2 9 5 5 2 9, milcz pan jak do mnie mówisz, i takie inne rzeczy się zdarzały. No ale wiecie, no to jest uroki debat publicznych. I pracy na żywo. 65 5 2 9 5 5 2 9. Ja nie będę wypominał różnych wypowiedzi różnych ludziom. Niektóre mam zarejestrowane, to dzisiaj czasem puszczam sobie, jak mam zły humor i chcę sobie poprawić. No bo to fajne, nieraz są takie Michałki. Mamy telefon. Dzień dobry. Ściszam ten. Już pani ściszyła i słuchamy panią. Dzień dobry. Pana, chodzi mi o firmę gazownię. Wczoraj próbowałam się dodzwonić na infolinię, już nie mówiąc o tym, że pół godziny czekałam na infolinii. W końcu się dodzwoniłam i chodziło mi o prostą sprawę. Chciałam się dowiedzieć, czy została wystawiona faktura za gaz, bo już minęło 2 miesiące. I pani powiedziała mi imię, nazwisko, podałam adres, podałam numer klienta, a pani mi powiedziała, że nie może mi udzielić informacji, ponieważ w aktualnych danych nie mam numeru PESEL. I teraz, bo ja mówię, proszę panią, no to pani mi nie poda, chociaż niech pani powie, czy mam wystawioną fakturę, kwotę, zapłacę, bo ja nie chcę kredytu, tylko chcę się dowiedzieć, czy była wystawiona faktura. Nie, bo ja muszę mieć zaktualizowane dane. Ja mówię, proszę panią, no, a na wstępie tam się, jak na tej infolinii było, że mogę założyć co e-book, podobno iść do Playa, można założyć
sobie przez e-box. Ona mówi, że nie założę, bo jak nie mam tego numeru PESEL, ona mi nie może mi nic podać i nie będę mogła nic założyć. I czyta mi miejscowości, gdzie mogę jechać do najbliższej gazowni. No to ja mówię, proszę panią, ja mam do Leszna Eskom co 50 kilometrów Zawicza. I mówię, ja nie pojadę specjalnie po to, żeby PESEL podać. Ona mówi, to ona prosi numer umowy. Ja mówię, że 20 lat temu zakładałam umowę, nie wiem, nie będę szukać tej umowy. No i bez numeru umowy ona mi nic nie poda. Czy to jest normalne w dzisiejszych czasach? W dzisiejszych czasach wszystko jest normalne, ale no widocznie musi panią jakoś zidentyfikować, nie tylko... No, ale ja podałam numer faktury z klienta. Jeżeli oni chcą więcej danych, to niech piszą na tej fakturze numer mojej umowy i wtedy ja jej potwierdziłam imię, nazwisko, adres, wszystko jej podałam, numer klienta, ona mi nie poda. No, bo czegoś ja tutaj nie rozumiem. Jakieś wewnętrzne przepisy spółki. Rzeczywiście gazownia dość słabo pod względem informowania klientów. Tak, bo w porównaniu do Enei to tak. Się no niestety muszą schować. Inna rzecz, że Enea mi przysyła SMS-a, ile mam do zapłaty, to jest w ogóle fajne, że nawet nie czekam na żadną korespondencję, ale... Tak. Może, szanowni państwo słuchacze, ja tutaj w takich sytuacjach trudnych zawsze liczę na słuchaczy, którzy na przykład mieli podobną sytuację i sobie z nią jakoś poradzili. Może coś też pani powiecie, no jak będę musiała poprawić... jechać do najbliższego punktu, czyli do Leszna. W Lesznie, tak. Na Grunwaldzkiej. Tak, na Grunwaldzkiej w Lesznie jest tutaj niedaleko nas, niedaleko Koszar, w tak zwanej piątce biuro widziałem właśnie ich szyld PGNiG. A nie zastrzegła pani PESEL-u przypadkiem, bo jest taka możliwość ostatnio przez różne banki? Nie. Nie, to jeszcze w ogóle nie działa. Zastrzeżenie PESEL-u... Po prostu umowę mam ponad 20 lat i gdybym miała ten numer umowy, którą zawierałam, no to wtedy chyba by mi pani podała. Ale ja mówię, ja już nie wiem, gdzie ja mam szukać numeru umowy sprzed 20 lat. Ale numer klienta jest na fakturze i wydawało mi się, że po tym numerze klienta potwierdzam swoje dane. Ja nie chciałam kredytu, bo ja w zasadzie kredyt na fotowoltaikę to załatwiłam wieczorem i przedstawiciel firmy załatwił w 15 minut i na drugi dzień były pieniądze. Ja tu tylko chciałam się dowiedzieć, czy była wystawiona faktura. Ile ma pani do zapłacenia za gaz? Do zapłaty. No dobrze, jeżeli ktoś z państwa ma jakąś radę albo sposób na to, jak takie rzeczy załatwić, to będziemy wdzięczni, chociaż nie wiem, czy dzisiaj chyba nie zdążymy tego tematu omówić, ale wróćmy do niego może jutro, jeżeli ktoś z państwa, bo wiecie, no te duże, wielkie, państwowe niestety najczęściej firmy, no to one tak, oni w ogóle teraz w głowie mają coś zupełnie innego, czyli wymiana władz zapewne, ale gdyby tak jakoś państwo coś wymyślili, to dajcie nam znać, jutro o 9.15 zaczynamy i byłoby fajnie, jakbyśmy od tego tematu zaczęli. Miłego dnia. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń 65 529 55 29. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.